Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię w Warszawie. Od kilku lat zajmuję się prawem rodzinnym, ponieważ to lubię, kocham i wciąż przychodzicie do mnie i szukacie tej pomocy. A ja jestem po to, żeby Państwu pomóc. I kluczowym takim pytaniem w przypadku, gdy małżeństwo posiada dziecko bądź też partnerzy i walczą o dziecko, jest zawsze pytanie, z kim zostanie dziecko bądź dzieci. Szanowni Państwo, są dwie rzeczy kluczowe. Pierwsza rzecz to jest stan faktyczny sprawy, czyli gdzie dziecko przebywa, z którym z rodziców, kto jest pierwszoplanowym rodzicem, jakie są ogólne warunki lokalowo-mieszkaniowe, czy też sytuacyjne, czyli co w Waszym małżeństwie się stało. I żeby tutaj odpowiedzieć na to, to trzeba indywidualnie podejść do sprawy i przeanalizować Waszą sytuację, dlatego też zapraszam, jeżeli potrzebujecie indywidualnej konsultacji, to zapraszam Państwa na taką konsultację do kancelarii bądź online, ale trzeba ją przeanalizować. Ale oprócz tego stanu faktycznego, kluczową rolę zawsze odgrywa opinia specjalistów. Coś więcej powiem Państwu. Opinia jest kluczowa. Tak naprawdę na podstawie tej opinii zawsze ustala się miejsce zamieszkania dzieci, dziecka, bądź też ustanawia się opiekę naprzemienną w przypadku sporu. Bo jest zupełnie inaczej sytuacja się kształtuje, gdy rodzice umieją jednak porozumieć się do ważnych, istotnych spraw dziecka i ustalają na przykład miejsce zamieszkania, tudzież opiekę naprzemienną i nie ma problemu, to sąd zazwyczaj akceptuje. Jednakże w przypadku sporu i braku porozumienia kluczową rolę odgrywa właśnie ta opinia, skrót OZSS, czyli wydaje tę opinię opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Kto to jest? To jest psycholog, pedagog, psychiatra. Najczęściej to jest taki skład, który bada całą sytuację rodzinną, bada państwa jako rodziców oraz jest najczęściej badane dziecko, oczywiście w zależności od wieku, ale są różne metody badawcze. I ta opinia jest najczęściej w sprawie kluczowa. Na podstawie właśnie tej opinii sąd ustala, gdzie, z kim i w jakich warunkach i na jakich zasadach będzie dziecko. Wobec tego zachęcam Państwa do przygotowania się na takie badania, albowiem wydaje nam się niekiedy, że badania u psychologa to jest luźna rozmowa. I często pozwalamy sobie na dużo takich emocji na tych badaniach, zapominawszy przy tym, że tak naprawdę są to badania. I moje doświadczenie pokazuje mi, że osoby empatyczne, emocjonalne często wypadają słabo na tych badaniach. Wskazania są, że są rozchwiane emocjonalnie, podczas gdy osoba narcystyczna, nie chwiejna emocjonalnie, tylko narcystyczna, pewna siebie, tak najczęściej o takim charakterze lidera, wspaniale wypada na tych badaniach. Wobec tego to nie jest filmik o tym, jak przygotować się na takie badania, ponieważ co do zasady tutaj ciężko mówić o przygotowaniach, ponieważ to biegli chcą analizy całej sprawy. Niemniej jednak ona, ta opinia, która zostanie wydana, będzie kluczowa. Oczywiście, jeżeli nie będziemy się zgadzać z tą opinią, mamy prawo wnieść zastrzeżenia. 7 dni sąd najczęściej nam daje taką możliwość, żeby w ciągu 7 dni właśnie wnieść zastrzeżenie, tudzież 14. Możemy też poprosić ewentualnie o dłuższy termin na ustosunkowanie się, bądź też powołanie ponownie biegłych, którzy na przykład przyjdą na rozprawę i uzupełnią tą opinię, o ile się nie zgadzamy z nią. Więc odpowiadając, Szanowni Państwo, na Państwa pytanie, z kim zostaną dzieci, dziecko? W przypadku sporu między rodzicami kluczową rolę odegra właśnie ta opinia, która wskaże, jak ta opieka powinna zostać rozdzielona. Dziękuję.